chyba najwyższa pora, żeby zastanowić się, co będziemy czytali. Przygotowaliśmy propozycje dla młodych ludzi. Recenzję książki Insygnia Wojny Światów przedstawi Państwu Ola Krupa. Nazywam się Aleksandra Krupa. Opowiem o książce autorca S.J. Kincaid Insygnia Wojny Światów. Książka opowiada o tym Rainesie, chłopcu, który marzy o tym, aby być wyjątkowym. Jego życie to jednak tułaczka od kasyna do kasyna z ojcem duchowym hazardzistą. Chłopiec próbuje utrzymać ich, grając symulacje, które przypominają nasze gry komputerowe. Książka bowiem opowiada o przyszłości, w której wojny toczą się na innych planetach, walczą roboty, a sterują nimi nastolatkowie, którzy ukończyli Pentagon, elitarną szkołę wojskową. Kiedy chłopiec dostaje się do Pentagonu, wydaje mu się, że to koniec jego problemu. Jest jednak na odwrót. Musi zmierzyć się z rywalizacją między oddziałami, porucznikiem, który go widocznie nie lubi, i tym, aby dostać się do oddziału Camelotu, oddziału, który steruje robotami, musi przypodobać się jednej z korporacji. Książka wbrew tytułowi nie jest tylko dla chłopców. Jest tutaj też wątek zawierania przyjaźni i nastoletniej nieśmiałej miłości. Wojna nie jest też bardzo krwawa, bowiem wojny toczą się na innych planetach i walczą tylko roboty. Książka mi się bardzo podobała. Jest w niej wszystko, czego oczekuję od dobrej książki. Nietuzinkowy pomysł, szybka akcja, bohater, którego od początku lubię. Zapraszam, aby w czasie ferii znaleźć czas na odwiedziny mojego bloga. ciekawy-kajecik-czytelnika.blogspot.com. W ubiegłym roku napisałam 50 recenzji książek. Polecam, abyście podzielili się swoimi opiniami na temat tej książki w komentarzach. Boże, kiedy czytasz, zapominasz o problemach, o wszystkim, co cię dręczy i pochłaniasz się w ten świat. A potem już nawet nie zauważysz, kiedy już tak czytasz, że jest przymusu, to zaczynasz lubić bohaterów, zaczynasz być ciekawy, jak to się skończy i przede wszystkim chcesz dowiedzieć się, jak to się skończy ta historia. I potem, jak już czytasz kilka książek, to potem już polubisz to czytanie, patrzenie, porównywanie książek, stylów pisania autorów i pomysły na zakończenie akcji. Potem to już zaczyna taka pasja robić. I jak jest się umadasz na pasję, jak jest branie znaczków, to potem już do końca już będziesz czytał. Trudno się oderwać od książek po prostu. Właśnie. Krótko mówiąc, polecasz swoim rówieśnikom czytanie? Bardzo polecam. Literatura jest duża i kawę na pewno zdanie coś dla siebie. Recenzji. Pięknie. A korzystając z tego, że jest z nami mama Oli, pani Ania Krupa, chciałabym się spytać, skąd się biorą, jak to się dzieje, że można wychować takie mądre i takie oczytane dziecko? Ja myślę, że w domu, gdzie się czyta książki, gdzie jest książek bardzo dużo, no, gdzie dziecko jest oswojane z książką właściwie od dziecka, od najmłodszych lat się czyta bajki, wierszyki każdego dnia. Po prostu czyta to, co jest naturalne dla dziecka, że zaczyna czytać książki. To jest po prostu przyjemność i rytuał. No to jeszcze raz, najpierw Oli gratowaliśmy, teraz rodzicom gratulujemy. Teraz już Państwo znają receptę na to, jak wychować oczytane dziecko. Chętnie Państwu pomożemy. Przez następne 2 tygodnie codziennie zapraszamy na ferie z książką. Spotkania w poniedziałki, w środę i w piątki będą odbywały się o godzinie 16, we wtorki i w czwartki o godzinie 11. Czytamy literaturę dziecięcą, rozmawiamy na jej temat, śpiewamy, tańczymy, lepimy, zgadujemy. Świetna zabawa, gwarantuję i dzieciom, i rodzicom. Czekamy na Państwa w czasie ferii.